Noc ciepła z dużym zamgleniem w części północno-zachodniej. Termometry pokażą od 7 do nawet 11 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany zawieje do nas z kierunków południowych. W centralnej i południowo-wschodniej części kraju niewielkie zachmurzenie. Jutro na termometrach zanotujemy od 12 do 16 stopni na południowym zachodzie. W przeważającej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Wiatr na ogół słaby, zawieje do nas z kierunków południowo-wschodnich. Na barometrach w Warszawie zanotujemy 1024 hektopaskale. Na południu Europy najcieplej w Atenach. Tam słupki rtęci pokażą do 24 stopni w cieniu. Na Półwyspie Iberyjskim temperatura oscylować będzie w granicach od 17 do 19 stopni w Lizbonie. W centralnej części naszego kontynentu niewielkie zachmurzenie. Duża ilość słońca, m.in. w Berlinie i w Londynie. Kolejne dni w Polsce pogodne i słoneczne. We wtorek spodziewamy się niewielkich opadów deszczu w przeważającej części kraju. Bez opadów jedynie Podlasia. W środę padać będzie we wszystkich regionach. Będzie to przelotny i krótkotrwały opad deszczu. Na termometrach od 14 do 16 stopni na Dolnym Śląsku. W czwartek popada jedynie na południowym zachodzie. Pozostałe regiony z zachmurzeniem umiarkowanym. Najchłodniej na Podlasiu. Tam słupki rtęci pokażą do 10 stopni. W pozostałych regionach temperatura oscylować będzie w granicach od 13 do 15 stopni.